Co to jest płeć? To jest coś takiego, co wyrasta z człowieka. Każdy ma piersi. Można poznać tak. Chłopaki mają takie mniejsze, a dziewczyny takie grube. A moja koleżanka jest bezpłciowa. Płeć to są wąsy. Ale kobiety niektóre też mają wąsy. Jak to rozpoznać? No właśnie, jak rozpoznać, kto jest kobietą, a kto mężczyzną? Można także po ubraniu. Albo na przykład chłopaki mają siusiaki, a dziewczyny mają cipci, nie mają siusiaków. Płeć się bierze z brzucha, tam się wytwarza. Taki człowiek. To Pan Bóg wyznacza, ile chłopców, ile dziewczynek musi dostać w jedną godzinę płeć. Moja mama chciała dziewczynkę, a tata twierdzi, że jestem chłopcem. Mama mówi, że mogę mieć z tego problemy. A komu żyje się łatwiej, kobietom czy mężczyznom? Lepiej się żyje chłopakom, bo chłopaki później chodzą na emeryturę. Bo jest takie coś, kobieta robi dziecko, a chłopaki są silniejsze i się nie pocą, tak jak dziewczyny. Zawsze tak jest w niektórych rodzinach, że chłopaki mogą leżeć albo czytać gazetkę, a kobiety muszą pracować. Kobieta może być w ciąży, a chłopak nie może być. Nawet w innych krajach tak nie jest. A czy płeć decyduje o tym, jaki zawód człowiek wykonuje? Dziewczyny nie przyjmują do pracy w muzeum, bo są przeciągi i za dużo ludzi. A jak zajdą w ciążę, to wszyscy się oglądają za nimi, a się nie interesują obrazami. Kobiecie ciężko jest się przebić do polityki, bo w polityce nie można chyba nosić spódniczek, a poza tym bardzo mało się tam używa dziewczyn. Chłopaki też nie mogą sobie radzić, na przykład różnych potraw nie znają, nie wiedzą na przykład, gdzie jest najlepszy sklep z binami, nie mogą założyć tyle ubrań, ładnych sukienek i tego, bo to by był śmiech. Moja mama nie umie gotować tak dobrze jak tata. Nie wie, gdzie są takie dobre sklepy. Tata ciągle gotuje. A mówią, że jest mężczyzną.